Dzień dobry, Piotr Karlewski, Superauto, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentuję Państwu nową Toyota Yaris w dwóch wersjach. Wersja hybrydowa Comfort, a także spalinowa, benzynowa Comfort z pakietem Style oraz z pakietem Tech. Na początek porównajmy przody w obu pojazdach. Po pierwsze w wersji Comfort widzimy lampy halogenowe soczewkowe, a także lampy do jazdy dziennej w technologii LED-owej. Idąc dalej, lampy przeciwmgielne także w technologii halogenowej. Spójrzmy na przód samochodu, a w nim przede wszystkim logo Toyoty w wersji hybrydowej z niebieską obramówką. Idąc dalej, również widzimy przeprojektowany przód nowego Yarisa, a w nim przede wszystkim nowy zderzak z charakterystyczną fakturą, dającą nam trochę efekt 3D oraz wiele dokładek stylistycznych w dolnej części zderzaka. Decydując się na pakiet technologiczny, otrzymujemy m.in. lampy w pełni LED-owe, które poprawiają bardzo mocno widoczność, szczególnie w nocy. Schodząc niżej, otrzymujemy również lampy przeciwmgielne, także w technologii LED-owej oraz wykończenia w kolorze fortepianowej czerni. Z przodu pojazdu w wersji spalinowej widzimy logo Toyoty bez niebieskiej obramówki, jak to było w wersji hybrydowej, a także wykończenie grilla w kolorze fortepianowej czerni. Spójrzmy na stylistykę linii bocznej w wersji Comfort, a w niej przede wszystkim felgi strukturalne 15 cali z kołpakami, a także emblematy hybrid na przednich błotnikach, a także obudowy lusterek oraz kramki w kolorze nadwozia. Nowy Yaris to typowy hatchback z segmentu B, mierzący niecałe 4 metry. W przypadku wersji Style otrzymujemy m.in. felgi aluminiowe 16 cali z polerowanymi ramionami, a także ciemne tylne szyby. Zwróćmy również uwagę na hamulce. W wersji hybrydowej mamy zamontowane z tyłu hamulce tarczowe, natomiast w wersji spalinowej są tam hamulce bębnowe. Stylistykę tylnej części zaczynamy od wersji Comfort, a w niej przede wszystkim dokładka tylnego spoilera, a także podstawowe tylne światła. Z tyłu widzimy napis Hybrid, a także logo Toyoty wykończone niebieską obramówką, co podkreśla wersję hybrydową. Z elementów praktycznych widzimy kamerę cofania oraz zderzak wykończony strukturalnym plastikiem ze światłem przeciwmgielnym, a także wstecznym. W pakiecie Style zwróćmy uwagę na ciemną tylną szybę, a także lampy w pełni LED-owe, podkreślające elegancki charakter nowego Yarisa. Warte podkreślenia jest także, że bagażnik w wersji hybrydowej nie uległ zmniejszeniu, jego dokładna pojemność wynosi 286 litrów. Z elementów praktycznych mamy lampkę z lewej strony, a pod podłogą zamontowane jest koło zapasowe. Zapraszam do wnętrza. W nowej Toyocie Yaris dostępne są trzy jednostki napędowe. Dwa silniki benzynowe, pierwszy z nich o pojemności 1 litra oraz mocy 72 koni mechanicznych, a także drugi o pojemności 1,5 i mocy 125 koni mechanicznych. Dostępny jest także silnik hybrydowy 1,5 o mocy 116 koni mechanicznych, połączony z przekładnią automatyczną ECVT. W obu wersjach zamontowana jest skórzana multifunkcyjna kierownica ze sterowaniem tempomatem, komputerem pokładowym, a także multimediami. Różnice natomiast dostrzeżemy w zegarach. W wersji Comfort zamontowane są zegary analogowe, natomiast w wersji z pakietem Tech zegary cyfrowe. W wersji Comfort zamontowana jest stacja multimedialna z ekranem o przekątnej 7 cali. W wersji Comfort z pakietem Tech otrzymujemy ekran o przekątnej 8 cali. Obie te stacje obsługują Apple CarPlay oraz Android Auto z poziomem ekranu również ustawienia samochodu, a także multimediów. Nowy Yaris, jak na samochód miejski, jest bardzo praktyczny. Mamy tu sporo ilość schowków. Schowki w drzwiach, a także półkę zamontowaną pod multimediami, kolejną półkę przed pasażerem, zamykany schowek oraz kolejny schowek w konsoli centralnej z gniazdkiem 12V oraz gniazdkiem USB. Idąc dalej w konsoli centralnej, mamy dwa cup holdery, a także kolejny schowek. W obu modelach mamy zamontowane bardzo wygodne fotele z tapicerką nawiązującą stylistycznie do przedniej części pojazdu. Podobnie jak w wersji Comfort, mamy tu również wykończenie materiałem boczków drzwi. Dodatkowo dla wersji Tech mamy również fotochromatyczne lusterko wsteczne, a także 6 głośników. Zapraszam na tylną kanapę. Na tylnej kanapie pod kątem miejsca 3 na stopy, na kolana, a także nad głową przy moim wzroście 1,85 m jest komfortowo. W boczkach tylnych drzwi zamontowane są uchwyty na butelki. Dla Waszych pociech zamontowane są mocowania Isofix, a dla większego komfortu brakuje mi z tyłu jeszcze podokietnika, a także gniazdek USB. Zarówno w wersji hybrydowej, jak i spalinowej przestrzeń na tylnej kanapie nie uległa zmniejszeniu. Nowa Toyota Yaris to bardzo stylowy samochód miejski, dostępny również z napędem hybrydowym. Superauto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie superauto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia! Może zainteresuje Cię nasza propozycja finansowania? Decyzję finansową dostaniesz w godzinę. Sprawdź ofertę w opisie filmu.